Jeszcze niedawno w dosłownie wystrzałowej rywalizacji wzięły udział służby mundurowe i raciborskie instytucje. Wczoraj z bronią w ręku zmierzyli się ze sobą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Jak zapewniają organizatorzy 9 już powiatowych zawodów strzeleckich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, młodzież strzelać lubi. Zatem zainteresowanie tym sportem z roku na rok jest większe, a poziom wyższy. Czy złapaliście tego bakcyla w strzelaniu? No tak, już długo, wiele razy się strzelało na strzelnicy, nie tylko tutaj w szkole, ale też prywatnie. Udaje się strzelić tą 10? Udaje się, tylko trzeba mieć dobre oko. Nie macie stresu dzisiaj, żeby tutaj w rywalizacji z chłopakami? Nie, nie ma stresu. Nie. Udaje wam się w tą 10 strzelić? Czasem tak. No zdarza się, no zależy. Ale to jest łód szczęścia, czy dyspozycja dnia? Jak to wygląda? Wie państwo, praktyka i ten. Trzeba dużo strzelać, żeby już to wyćwiczyć. Jak jest wyćwiczone, to już potem jest dobrze. Dla niektórych zawody to wyłącznie dobra zabawa na raz, dla innych to pasja, którą rozwijają we własnym zakresie, strzelając z wiatrówek czy w miejskim klubie strzeleckim, który działa również w Raciborzu. My jesteśmy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Ogólnopolskim, czyli Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie, prawda? Jesteśmy jednostką terenową, tą najniższą, czyli klub miejski, klub strzelectwa sportowego, który właśnie podlega pod zarząd wojewódzki w Katowicach. A już wkrótce działalność klubu się poszerzy. Jest to dobra wiadomość, zwłaszcza dla tych, którzy swoje umiejętności strzeleckie chcą wypracować od podstaw. W tym momencie klub strzelecki działający w Raciborzu remontuje pomieszczenie, w którym będzie możliwa nauka strzelania. Dodatkowo będziemy prowadzili cykliczne strzelania z broni pneumatycznej i z broni palnej w ramach treningów klubowych. Co to może dać młodzieży, jak pan to widzi? Jakie umiejętności, cechy trzeba mieć, albo jak na tym korzystają? No przede wszystkim cierpliwość. Sport strzelecki jest sportem bardzo wymagającym. Wymaga cierpliwości, bardzo dużych nakładów treningowych, bo bez tego nie będzie nigdy efektów. Ale jest to sport, który uczy samodyscypliny, cierpliwości, to najważniejsze. W 9. edycji turnieju zwycięstwo odniosło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, a najlepszym strzelcem okazał się jego uczeń Paweł Janicki.